Czytanie z drugiej księgi Samuela. Poszedł Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed Edoma do miasta Dawidowego. Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne ciele. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efot. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Przyniesioną więc Arkę Pańską ustawiono na przeznaczonym na to miejscu w środku namiotu, który rozpiął dla niej Dawid. Po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary biesiadne. Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu pana zastępów. Dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety, dla każdego po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i po placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swych domów.